Dzień dobry moi drodzy, porozmawiamy sobie dzisiaj o wszystkich nowościach, które weszły do gry niedawno, bo weszło tego całkiem sporo, a że ja teraz nie mam takiej regularności jak była ona wcześniej, no to ogarniemy sobie tutaj to wszystko teraz, czyli opowiem wam o wszystkich eventach, które są dostępne w grze i tego typu rzeczach, żeby wszystko skondensować w jednym materiale i żeby mieć to zrobione, żeby mieć to po prostu wszystko na kanale. Także pogadamy sobie najpierw może o tym evencie Burning Gears, ale zanim to zapraszam Was proszę na malutki segment sponsorski i za chwilkę wracamy do materiału. W sierpniu AppGallery przygotowało dla nas super oferty, super kupony, które będziemy mogli użyć. Bardzo podobne do tych, które były w lipcu, z okazji nowej operacji, nowej przepustki bojowej dostępnej w grze od początku sierpnia. AppGallery przygotowało zniżkę do 28%. Jeśli chcecie odebrać taką zniżkę, to oczywiście musicie zainstalować AppGallery, pograć tutaj grę. Wszystkie ogólnie instrukcje macie w opisie i tam zachęcam, żebyście zajrzeli, a jeśli tam czegoś nie znajdziecie, to na pewno znajdziecie to na Discordzie AppGallery Polska. Jeśli chodzi o te kupony, to w tym miesiącu tutaj macie jeszcze ceny w euro, ale spokojnie, za chwilkę one się zmienią od sierpnia na złotówki nasze. Ja wam to powiem już w złotówkach. Także mamy pierwszy kupon, który daje 5 zł zniżki przy zakupach za 25 zł i to są kupony tygodniowe, czyli takie, które możemy odebrać raz w tygodniu, jeden dla jednej osoby. 10 zł zniżki przy zakupach za 50 zł, 20 zł zniżki przy zakupach za powyżej 100 zł i 50 zł zniżki przy zakupach za minimum 250 zł. I są to kupony, które możemy, tak jak mówiłem, odebrać raz na tydzień. No i jest też kupon, który jest jeden na tą całą kampanię sierpniową i to jest kupon 10 zł zniżki za zakupy powyżej 36 zł dla jednej osoby, czyli na przykład na Battle Passa, którego możecie sobie elegancko kupić. Wszystkie informacje, tak jak mówiłem, macie w opisie, także zajrzyjcie tam i to tyle, wracamy do filmu. Okej, okay, mamy tutaj ten nasz Burning Gears, to znaczy event, który jest bardzo podobny do śnieżnej kuli. Tutaj mamy piaskową kulę, która teoretycznie wcale nie jest kulą, nie jest to na kształt takiej zwykłej kuli, bo jest to na kształt takiego czegoś jak masywny pojemnik. Więc dosyć dziwnie, nie wiem po co jest akurat tutaj wsadzona ta piaskowa kula, zamiast po prostu wsadzić tutaj masywny pojemnik. Z jednej strony rozumiem to, bo masywny pojemnik może byłby cięższy do zrobienia z otwierania z tego menu jakby. A tutaj mają tą kulę i po prostu wsadzili tam drop z masywnego pojemnika, mają już tę mechanikę opracowaną. Więc tak, jeśli chcemy ten zdobyć tą całą piaskową kulę, to musimy zebrać bardzo dużo waluty eventowej. Dokładnie 569. Wydaje mi się, że tutaj nie mam żadnych bitew zagranych. 569 tej waluty, a dostajemy ją za zwycięstwa. Ile dostajemy jej za zwycięstwa, to zaraz sobie poczytamy. Czekajcie, gdzie tu będzie? How do I get rewards? Tak, czyli za każde zwycięstwo dostaniemy dwa festiwalowe tikety. I zawsze te eventy, zawsze te eventy z jakimikolwiek kulami wyglądały tak i będą wyglądać tak, że dostaną je gracze, którzy tak naprawdę poświęcają ogrom czasu na grę. Tacy gracze jak na przykład ja, którzy nie grają praktycznie wcale albo grają sobie rekreacyjnie, czyli nie wiem, poświęcają kilkadziesiąt minut dziennie na grę, albo nawet i na 3 dni, powiedzmy, tak jak to się u mnie czasami zdarza, nie będą w stanie zdobyć tej piaskowej kuli. No i tym graczom pozostaje już, no i nie tylko tym, wszystkim w sumie, pozostaje użycie sobie pudełek za golda i też tych za expa. Jedno oczywiście mamy darmowe. Szansa na wypadnięcie tej kuli to jest bodajże 1% czy 2% mamy jednak. 2%, także odbierzemy sobie tutaj. No i lecą tutaj jeszcze kamuflaże. Tutaj nam wypadło akurat Doru. Ładne jest ta kamo swoją drogą. A może i nie. Żartowałem jednak. Po otworzeniu tych 50 skrzynek, bo mamy tutaj niby licznik, pozostało 50, będziemy mogli otworzyć kolejne skrzynki, kolejne 50 skrzynek za 75 tysięcy free expa.
Czy jest to dobra oferta? No, jeśli nie macie co robić z FreeXpa, to jak najbardziej, tylko że ja bym bardziej trzymał tego FreeXpa na sam event bożonarodzeniowy, bo wtedy, jeśli mamy naszą śnieżną kulę, to po otworzeniu 10 tych śnieżnych kul mamy gwarantowaną główną nagrodę. Tutaj takiej głównej nagrody nie mamy gwarantowanej, więc to jest taki główny szkopuł, który widzę w tym evencie, który widzę w tych piaskowych kulach, dlatego że one wcale nie są piaskowymi kulami, bo po otworzeniu tych 10 naszych gwarantowanych, tych naszych 10 po prostu, nie dostajemy jakiejkolwiek głównej nagrody, po prostu dostajemy 10 różnych nagród. No i kolejną opcją zdobycia tej piaskowej kuli jest otworzenie tych pojemników, widzicie, za 1000 golda. Tutaj w każdym z tych przypadków będziemy dostawać bilety na festiwal, także to też jest jakiś tam sposób na ten. Otworzymy sobie kilka, może do pierwszej wypadniętej kuli zrobimy tak, bo tutaj było 5% szans, teraz bodajże 6% szans, jak mamy już cenę 2000 golda, widzicie. Ta cena zatrzyma się... RAM 2. Ta cena zatrzyma się... No, dwa razy RAM 2. Ta cena zatrzyma się na 3000 golda i wtedy będziemy mogli już kupować sobie te skrzynki tak naprawdę bez końca. Widzicie, że jest to znaczek nieskończoności. Hop, ognisty harpun. No nic, będziemy sobie to troszkę skipowali, żeby trafić w końcu jakąś tą piaskową kulę. O, jest piaskowa kula, dobra. Czyli widzicie, że mamy 11 kul. Tutaj Wargaming mi udostępnił troszkę tych piaskowych kul, żeby mógł je wam otworzyć. Jaka była szansa na wypadnięcie tego rama? 1,71%. Dwa razy pod rząd go trafiłem. To jest mikroskopijna szansa na coś takiego. No, a na samą kulę tutaj było... Gdzie jest ta kula? Piaskowa kula. 7%. To też nie jest w sumie duży procent szans na wypadnięcie. W zwykłych piaskowych kulach, śnieżnych kulach, cena tego pojemnika to jest 2500 golda i wtedy szansa to jest 10%, więc nie wiem, czy WG w tym roku troszkę nie będzie zrobiło takiego fermentu, że zmniejszy ten procent szans, jednocześnie windując cenę skrzynek do góry. To nie byłoby fajne. Okej, więc przejdziemy sobie szybko do otworzenia tych. Ta pierwsza, powiedzmy, że ją przeskipujemy, bo to jest ta, którą dostaliśmy. No i teraz mamy do otworzenia 10, które dostałem od Wargamingu, żeby wam je pokazać. I widzicie, że ten drop to jest po prostu najzwyczajniejszy drop z mega pojemnika. Wypada nam tak, wyprawa, wypada nam jakiś tam awatar, wypada nam legendarne kamo do danego czołgu, dodatek, jakieś tam gwiazdki, no i skrzynki z listy. Drop jest cały czas taki sam, jakby można już po kamuflażu mówić, jaki mamy czołg. Phantom, Chimera, widzicie, dwa razy czarna skrzynka. Przeskipujemy sobie to. Progetto, czy dostaniemy w ogóle jakiś 10 tier? Jest XMF i to jeden z w ogóle z najlepszych. I wyprawa, zbierz je wszystkie. Te wyprawy polegają na tym, na przykład, żeby stoczyć 50 bitew albo wygrać 50 bitew. W zależności od tego, jak trudna wyprawa nam się trafi. Type'a jakiegoś. O. Znowu jakąś czeską maszynę, której nie kojarzę. O, mamy jednego, kurczę, dwa najbardziej OP czołgi chyba trafiliśmy. Trzy najbardziej, kurczę. Jeszcze 2-5-2. Drop mieliśmy naprawdę bardzo fajny. O, mamy teraz te wszystkie wyprawy. Zobaczcie, wygraj 25 bitew, stocz 50, stocz 10, wygraj 35, wygraj 25, tu stocz 25. I to były wszystkie nasze wyprawy. Wszystkie, widzicie, że są jednocześnie aktywowane. Kiedyś chyba tego się nie dało aktywować jednocześnie. Teraz jest to możliwe, więc bardzo fajne. No i dobra, przechodzimy, wydaje mi się, że prostą drogą do czego? Do anten, które mieliśmy, anteny, które były do zdobycia, także porozmawiamy sobie teraz o nich. Okej, mamy tutaj losowanie, wielu graczy nie spodziewało się w sumie tego losowania za te całe anteny, które mogliśmy zdobyć przez ostatni jakiś tam okres czasu. No i ja na swoim koncie zdobyłem tych anten, zabrakło mi dwóch tych losowań, ale trafiłem główną nagrodę, czyli ten A25 Harry Hopkins 1, którego można wymienić za 1250 zł. Mamy na niego w pierwszym losowaniu 2%. Czy jest to fajny czołg, dobry czołg? No raczej bym nie powiedział. Widzicie, że sobie wszystkie pojemy dostaliśmy. 10 pojemników do piaskownicy. Troszkę
taki mały bullshit. Delikatnie mógłbym to tak nazwać. Oprócz tego, jeśli wejdziemy sobie do naszego sklepu, my widzimy tutaj gratis, jeden pojemnik, koniec sezonu. Bo jest koniec sezonu, za chwilkę wejdą dwa nowe czołgi na tę sezonę. A w ogóle to jest takie fajne, wilczy brat. Dlaczego ja go nie dostałem? Ja u siebie na koncie dostałem Hiszpania, awatar Hiszpanii z playoffów, więc nie, czy Holandii? Mniejsza, ale szkoda, że nie jakiś taki fajniejszy. O, albo na przykład Pedro. To nic. Otwieramy, dostaliśmy, oj, brzydki camo. Pojemnik powstająca legenda, awatar spektakularny. No i możemy sobie jeszcze tą skrzyneczkę otworzyć. Zobaczymy, co tutaj nam wypadnie. Przedmiot kolekcjonerski. Okej. Dobra, to teraz sobie wejdziemy na szybko w nasz... Czekajcie, gdzie to będzie? Tutaj? O, gdzie będzie ten przedmiot kolekcjonerski? Halo? W atestach? W atestach. Na 1000 wolnych PD, więc taki też totalny zapychacz. Okej. Kolejną rzeczą, którą chciałem jeszcze umieścić w tym filmiku, bo to właściwie już wszystko, jeśli chodzi o te anteny, nie wiem po co WG nie tak aż tak hype'owało, no i to, że można je kupić za 8000 golda 3, to jest porażka, strasznie drogie, no nie kupujcie tego. Tak samo te pojemniki też są bardzo, ale to bardzo drogie. Kolejna rzecz to są pojemniki z pilotem. Coś, czego chyba się nie spodziewaliście. No i można kupić sobie 20 pojemników za... Oho. To niezły był błąd. Zbugowałem grę troszkę, widzicie? No i czekajcie, co ja zrobiłem? Czy ja serio zbugowałem grę? Chyba coś zbugowałem. Otwórz. Naprawdę coś zbugowałem. O, lipka. Dobra, słuchajcie, zaraz wyjdę z tego, nie mogę nic zrobić. Halo, coś się... Wargaming coś się zepsuło. Stuff not found. Albo dobra, no ja mogę to pootwierać. Widzicie, że klikam strzałkę od wyjścia i mogę otwierać te pojemniki. Może w końcu skończył. Bardzo dziwna sytuacja. Dobra, wrócę do was jak się skończą, ok? Nie będę was tym zanudzał. Okej, wyszło, udało mi się wyjść z tego, jakimś cudem po prostu się skrzynki skończyły. Zobaczmy, czy mamy wszystkie piloty. Mamy pilot 1, 2, 3, czy mamy gdzieś czwóreczkę? Mamy czwórkę, piątkę, jest 5, jest 6, siódemka, gdzie jest, będzie siódemka? Jest siódemka, tu była ósemka, dziewiątka teraz tu jest, dziesiątka jest, jedenastka. Dwunastka teraz jest, trzynastka. Czy nie trafiliśmy pechowej trzynastki? Czyżby? Trzynastka. Czyli mimo wszystko, mimo otworzenia wielu tych skrzynek, nie udało nam się trafić tej trzynastki. Dobra, to wrócę do was, jak trafię tą trzynastkę, bo trzynastkę, czternastkę mamy i czternastka to chyba był ostatni pilot, który był do zdobycia, więc za chwilę do was wracam. Dobra, trafiła w cię w końcu nam ta trzynastka i do ostatniej skrzyneczce, więc dużo golda na to wydałem. Po co ja to właściwie robiłem? Widzicie, że teraz mamy zapełniony cały ten nasz ekran i jestem po prostu bardzo ciekawy, czy dostanę jakąkolwiek nagrodę, dlatego sobie teraz szybko zagram bitewkę i wrócę do was po jej zakończeniu. Jeśli ją wygram, to zobaczymy, czy dostanę jakąś nagrodę za to, bo podobno miała być jakaś obiecana nagroda. Więc tak. Po wydaniu bardzo dużej ilości golda, żeby zdobyć te wszystkie piloty, widzimy, że mamy ukończony cały ten ekran. I po wygranej bitwie widzicie, że dostałem tło profilowe Blitz Show. Wydaje mi się, że to jest właśnie nagroda za te wszystkie kupony, tak? Ale gdzie teraz będzie to tło? Tutaj chyba, tak? Za co mogę je wymienić? Miesięcy zgrzask. O, cholipka. No tak, no przecież to jest właśnie to. No dobra, to ustawimy sobie chociaż to. Także widzicie, że nie opłaca się po prostu wydawać masy golda, żeby zrobić sobie ten cały telewizor, nie wiem, te wszystkie ekrany.
nie opłaca się kupować tych pilotów, bo dostaniecie jedynie tło profilowe, więc jeśli, no, jeśli się nie mylę oczywiście, bo z moich takich przekonań wydaje mi się, że dostaniemy tylko i wyłącznie to tło profilowe, a miała być taka potężna nagroda, znaczy duża. Ale no, w mniemaniu Wargamingu czasami dużą nagrodą jest też tło profilowe, więc tak. Tym może niezbyt miłym akcentem, bo spodziewałem się czegoś lepszego. Zakończymy ten odcinek, także zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, no i udostępnijcie ten film, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła, a ja Wam życzę miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.